Dzień dobry, witam serdecznie. Karolina Jazic, zapraszam do obejrzenia komunikatu warzywniczego, w którym omówimy ochronę herbicydową w cebuli. Drodzy Państwo, mamy bardzo przekropną pogodę. Praktycznie każdego dnia pojawia się większy bądź mniejszy opad deszczu. Oczywiście umiarkowane ilości wody wpływają korzystnie na rozwój roślin, natomiast utrudniają wykonanie oprysku herbicydem. Cebula jest bardzo wrażliwa na fitotoksyczność, więc wymagana jest odpowiednio wykształcona warstwa woskowa na szczypiorze. Dlatego też istnieje zasada przynajmniej 2 dni słonecznych bez deszczu, szczególnie gdy używamy substancji kontaktowych. Obecnie ciężko znaleźć takie okno pogodowe 2 dni słonecznych, więc pojawia się sporo wątpliwości i pytań. Czy pryskać, czy też czekać? Jeśli tak, to czym? Decyzja na pewno nie jest łatwa i dokonując wyboru zawsze należy wziąć pod uwagę ryzyko uszkodzeń. Cebule obecnie mają pierwszy, czasem drugi liść właściwy, zależy oczywiście od tego, kiedy udało nam się zasiać i jakie mamy warunki glebowe i pogodowe. Jest też sporo plantacji, gdzie obecna jest jeszcze faza flagi i w takim wypadku bezwzględnie powstrzymujemy się od oprysku. Jeśli natomiast mamy dobrze wykształcony pierwszy liść właściwy, czyli ma około 5 cm długości, to jest to odpowiedni moment na zabieg niszczący chwasty, które powschodziły. W takim wypadku możemy wykonać oprysk mieszaniną Lentagran 0,25 kg na hektar, Bandur 0,1 litra na hektar i 0,5 litra pendimentaliny. Jeśli utrudnione jest zapewnienie odpowiedniej woskowiny, to możemy na dzień przed planowanym zabiegiem stworzyć tak zwaną sztuczną woskowinę, stosując adiuwant Prolonger w dawce 0,6 litra na hektar na suche rośliny. Pomoże to nam ograniczyć ewentualne uszkodzenia. Inną opcją przy takiej pogodzie jest wykonanie teraz zabiegu preparatem Wing P w dawce 0,5 do 1 litra na hektar, a kilka dni później, jeśli pogoda pozwoli, wykonać zabieg substancjami kontaktowymi. W momencie, gdy rośliny osiągną drugi liść właściwy, to możemy delikatnie podnieść dawki. Lentagran około 0,3-0,35 kg, Bandur 0,2, pendimentaliny 0,5 litra. A przy trzecim liściu Lentagran 0,5 kg, Bandur 0,3 litra i dalej 0,5 litra pendimentaliny. W dalszym ciągu nie zapominamy wówczas o warstwie woskowej. Jak już pozbędziemy się niechcianej roślinności, to na koniec możemy również użyć Wing P, aby zapobiec zachwaszczeniu wtórnemu. Dawka to około 1 litr na hektar. W celu zwalczenia chwastów jednoliściennych możemy zastosować w odrębnym zabiegu Select Super bądź Leopard Extra. Pamiętajmy, aby nie łączyć graminicydów z herbicydami na chwasty dwuliścienne i zachować pomiędzy nimi odstęp czasu minimum 4-5 dni. Do środków odchwaszczających nie dodajemy także nawozów ani adiuwantów. Lepiej stosować mniejsze dawki, a częściej. Pamiętajmy także, że podejmując decyzję, musimy do każdego pola podejść indywidualnie, biorąc pod uwagę zachwaszczenie, fazę i kondycję roślin oraz pogodę. Drodzy Państwo, na dziś tyle. Widzimy się w kolejnym komunikacie. Gdyby pojawiły się pytania, zachęcam do kontaktu z naszą firmą.